Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Autyzm. Taka diagnoza początkowo brzmi jak wyrok. Choroba nie musi jednak przekreślać szansy na godne życie, co znakomicie udowadniają podopieczni zespołu placówek edukacyjnych w Olsztynie. O wychowaniu, reakcjach innych ludzi, niewiedzy społeczeństwa rozmawiamy z Jerzym Michno, ojcem 24-letniego Piotra chorego na autyzm. Panie Jerzy, autyzm nie jest nową rzeczą, która narodziła się rok czy tydzień temu. Jak na przestrzeni lat zmieniają się reakcje ludzi wobec osób z autyzmem? Najczęściej reakcje ludzi są bardzo ostre i bardzo krytyczne. Ludzie uważają po prostu, że to są dzieci źle wychowane, a rodzice są po prostu wychowujący swoje dzieci, powiedzmy, według nowoczesnych metod. Mój syn, który ma już obecnie 24 lata, czyli jest osobą zupełnie dorosłą i zachowuje się w sposób dziwny, to jednak od razu to już wśród ludzi wzbudza taką autentyczną sytuację, że widzą, że coś nie jest tak. Zdarzają się też sytuacje bolesne, osoby, które pozwalają sobie na jakiś niewybredny komentarz. Jak Pana zdaniem tłumaczyć takie zachowanie, z czego ono wynika? Myślę, że one jednak biorą się z niewiedzy, niedostatecznej wiedzy osób, które po prostu nie zdają sobie sprawy, jak osoba, która w taki sposób się zachowuje, że to jest po prostu jednak choroba, która tak działa specyficznie, iż nie pozwala jej w pełni normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Pana zdaniem te osoby, które pozwalają sobie na jakiś niewybredny komentarz pod adresem dziecka, pod adresem rodzica, zdają sobie sprawę, że mimo autyzmu ta reakcja boli? Nie zdają sobie sprawy, że ta osoba, że te reakcje mogą wpłynąć jakby negatywnie na dziecko. Raczej myślą, że ich reakcje mogą pozytywnie pobudzić rodzica, jak i dziecko do dobrego zachowania. W Pana odczuciu sposobem na zmianę mentalności osób pełnosprawnych byłaby większa integracja, chociażby przykładem niech będzie zespół placówek edukacyjnych. Dzieci zdrowe obcują na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi. Takich działań właśnie potrzeba? Myślę, że integracja jest jednym z takich sposobów, które by to w jakiś sposób mogła zmienić. Drugim, myślę, że takim sposobem byłoby jednak poszerzenie wiedzy, żeby jednak ta wiedza była taka też pełniejsza i większa na temat tej niepełnosprawności. A może nadszedł moment, żeby z treściami dotyczącymi osób niepełnosprawnych w większym zakresie wejść do szkół dla osób pełnosprawnych? To mogłoby może zmienić nastawienie. Myślę, że taka pora już nadeszła, że pewne kroki nawet już są takie minimalne czynione. Już słyszałem, że właśnie w niektórych szkołach w Olsztynie są zapraszane osoby do właśnie rozmawiania z gronem pedagogicznym i tak dalej, tak żeby po prostu ta wiedza mogła być na ten temat poszerzona. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv